Ja zawsze chciałem robić kino sensacyjne. Długo myślałem, że moim debiutem będzie film sensacyjny. Rozbawiło mnie, jak się na pierwszym chyba spotkaniu dowiedziałem, że jest to pierwszy serial szpiegowski od czasów Stawki Większej niż Życie. No a to jest taka rzecz, której nie można zignorować. No i to wszystko mnie tak naprawdę motywowało do tego, żeby wejść w ten projekt i zaznaczyć trochę swój charakter pisma filmowego. Jedna drobna decyzja powoduje lawinę różnych wydarzeń. Tak jest utkany ten scenariusz. Bardzo, bardzo prawdziwie. I jest to dla aktora no, świetny materiał do roboty. Czytanie w ogóle, czytanie tej książki, tej serii tych książek, czy później scenariusza było tak wciągające, że pomyślałem sobie, kurczę, bardzo chciałbym być członkiem tej ekipy tutaj, naprawdę. Zdjęcia podwodne, które mieliśmy w Turcji, tureccy kaskaderzy, którzy się nie patyczkują. Oczywiście wszystko odbywa się, bo to wszystko są profesjonaliści. Nie było ani cienia zagrożenia tak naprawdę prawdziwego dla nas prywatnie. Natomiast pracują na 150%, są bardzo przejęci swoją pracą. No pełen profesjonalizm naprawdę. Byłem szczęśliwy, że jestem w tym. W tym sensie jest to dla mnie to, o co mi zawsze w tym zawodzie chodzi, czyli przedłużenie piaskownicy. W jakimś sensie zabawa w bycie kimś, kim by się nigdy w życiu nie mogło albo nie chciało być. Sygnał był jasny. Wywołał spotkanie alarmowe. Travis to nasz najważniejszy człowiek na Białorusi. No to chodziło, żeby nie robić polskiego serialu za przeproszeniem z tymi wszystkimi niedobrymi konotacjami, tylko żeby to było coś, co może spokojnie pójść gdzie indziej. Przynajmniej tam, skąd aktorzy do nas przyjechali. Czy aktorzy zagraniczni, czy to jest synowe, czy to są rosyjskojęzyczni aktorzy. Oni mają inną charyzmę, wychodzą z innej kultury. I to jest bardzo fajne, żeby się z tym zderzyć. I to też dobrze działa na naszych aktorów, no bo dostają nagle partnera nieznanego, to na pewno działa dodatkowo na motywację. Pokorze nie mają zakaz. This has to be a clean operation. Przypuszczam, że broń zostanie użyta do zamachu terrorystycznego. Przypuszczasz, czy masz pewność? Nie da wart twoją mać. Wygłoszę, było wywyższyć zdjęcie. Only a few people come close enough to notice the details that reveal the truth. Совершенно случайно я выслала свои фотографии кастинг-директору, и мне предложили записать три ключевые сцены. Меня настолько впечатлили эти сцены, что я решила подойти к записи проб максимально профессионально. Я попросила профессионального режиссера и профессионального актера мне помочь. И как потом сказал режиссер Лешек Давид, когда он увидел эти пробы, у него было полное впечатление, что это короткий метр. А и более того, актера, который любезно согласился мне подыграть, тоже утвердили на одну из ролей. Архивом генерала Акимовича, свои знаleści забрать. Ryzyko jest wpisane w tę robotę. Tylko, że ty, w przeciwieństwie do niego, nie masz nic do stracenia. Prosty film. Kilka dni. Od lat nie robię niczego poza wytrzymaniem kilku pierdolonych kolejnych dni!